Jessica, po tym jak Mateusz Mak strzelił dwie bramki, napisałaś w sieci, że wyzwanie przyjęte. Dzisiaj pewnie tego z tyłu głowy nie miałaś, ale wyzwanie zrealizowałaś. Tak, zdecydowanie tak. Faktycznie zapomniałam o tej wiadomości. Cieszę się, że dzisiaj wygrałyśmy. Tak naprawdę najlepszego początku sezonu nie mogliśmy sobie wymarzyć i na pewno patrzymy teraz optymistycznie w przyszłość. Jak byś oceniła ten mecz pod kątem wykonania waszego planu? Myślę, że realizowałyśmy dokładnie swoje założenia taktyczne, to też potwierdza wynik, bo dzisiaj cieszy nie tylko wynik, ale też przede wszystkim nasza gra. Dla Ciebie mecz szczególny, wyjątkowy, bo przeciwko byłej drużynie, czy był jakiś dodatkowy smaczek? Na pewno tak. Przede wszystkim dlatego, że był to mój debiut i to było dla mnie ważne, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale w piłce nożnej nie ma sentymentu. Cieszę się, że udało mi się strzelić też dwie bramki i przede wszystkim dlatego, że drużyna dzisiaj wygrała. Trzeba też docenić wsparcie kibiców, którzy dodawali Wam energii przez te 90 minut w tych naprawdę upalnych warunkach. Tak, pogoda dzisiaj na pewno nie ułatwiała nam tego zadania. Kibice cieszę się, że tak licznie zgromadzili się tutaj na stadionie i na pewno byli naszym 12 zawodnikiem. Trzeba iść za ciosem. Za tydzień spotkanie z Beniaminkiem w Olsztynie. Na pewno nie będzie łatwo. Tak, tak naprawdę nie wiemy czego spodziewać się po tym zespole, bo jeszcze nie było nam dane z nimi grać, ale my tak naprawdę skupiamy się na sobie, na tym, żeby realizować swoje założenia i to jest dla nas bardzo ważne. Dziękuję. Dzięki.